Mamy wagonik węgla, węglowy, a z tyłu mamy właśnie te ogromne wentylatory. Gdy jest maszynowy, nie? O, i przez te dwa otwory tutaj liny przechodziły. Napędowe do szybu. A to są ogromne wentylatory. Do wyciągania powietrza, wtłaczanie, do wymiany. Pierwsze narzędzie. Jeszcze jak chłopi kopali. I tydzień przed barówką biesiadę był. No nie, złe kufle. Tak brzmiał oryginalny komunikat z tej
Dobra. Dalej, ale bardzo proszę. O, tu jest aparat tlenowy, widzisz? Fu, czujesz? Wybuch? No. Chodź, idziemy. Jest pełno. Były bardzo rzadko stosowane, bo się nie mieściły. Były zbyt niskie pokłady węgla. Proszę spojrzeć na ten stojak. On ma 70 cm wysokości. W
tej kopalni najniższy chodnik wydobywczy był jeszcze 13 cm niższy od tego stojaka. Był gdzieś taki. Proszę sobie wyobrazić pracę w takich chodnikach. Praca wtedy była na leżąco i wyłącznie ręczna. Zapraszam dalej. Masz ten kombajn tu? Któż to? A na krzesełku siadał sanitariusz bądź jakiś inny kolega. Ja zaproszę teraz panią Miodziarz. Tutaj pani o nie. Ja tam się o nie, ja się pani nie boję. Ja zapraszamy. Pani Miodziarz, to weźmiemy panią tutaj. Chcę być odważnym w życiu. Ranny żartował, że jak przeżyje przejazd sanitarką, wtedy na pewno przeżyje wszystko. A 15 km na godzinę po takich szynach to była prawdziwa rakieta jak na warunki. Sanitarka. Dzieci pracujące w kopalni. Z racji wzrostu po prostu w tych mniejszych, niższych chodnikach pracują. Ona nie posiada sprzęgła. Gdy wiertło się zablokowało, wtedy obkręcała się z górnikiem. Mogła powykręcać mu ręce. A najciekawsze urządzenie na sprężone powietrze w kopalni to lampa. Proszę spojrzeć w górę. Ja na chwilę zgaszę światło, poczują się państwo jak prawdziwi górnicy. Chodź, bo zgasznie. Już nie będzie. Chodź. Ja nie chcę. Lampa posiada turbinę, przez nią przepływa sprężone powietrze, ją napędza. Ona działa na zasadzie dynamo, ale cały czas tak hałasuje. Mogą państwo sobie wyobrazić parę tych urządzeń włączonych jednocześnie. Do tego jeszcze lutnie, kombajny, przenośniki. Co tutaj się działo i jak ten hałas w kopalni? Jak państwo sądzą, do czego służyły górnikom w kopalni? Tak, a ten państwo spodnik niski ma 1,30 m. Proszę spojrzeć, to jest tak samo wyposażone jak wyższe. Posiada przenośnik, posiada lutnie, więc spojrzę również, że to prowadzone. Górnicy w takich chodnikach pracowali takimi łopatami z odciętym sztylem, bo wyższe by się nie zmieściły. Teraz jak państwo... Teraz.
pierwsza zmiana okrągłe ramki, druga zmiana wielokątne po południówki i trzecia zmiana trójkątne. No, zapraszam cię. Dać ci rękawiczki? To nie wiem, czy poszukuję. To był los tragiczny. Koniak raz wjechał pod ziemię, już nigdy nie wyjechał na powierzchnię. Po roku ślepły, miały tutaj swoje stanie, tu pracowały. Koń pracujący w kopalni dożywał od 4 do 5 lat, a dla porównania koń, który żyje na powierzchni, dożywa nawet ponad 20-30 lat. W historii tej kopalni pracowało około 400 koni. Ale koniec. Bo to on wyjechał jako ostatni z tej kopalni 15 września 1994 roku. I znajdujemy się teraz pod szybem Piasty 2. Klatka zjazdowa zjeżdżała 660 metrów pod ziemię. Wykopali konicy, no właśnie. Przekroczenie dozwolonej zawartości dwutlenku węgla. Wycofać się natychmiast do świeżych prądów powietrza bez użycia aparatu ucieczkowego. Gdy słyszymy taki komunikat, trzeba się ewakuować. Teraz będziemy uciekać przez szybiec oświetlony. Jak Państwo będą na środku pomostu. Zasypamy szyb. No, że obecnie. Uwaga! Czekaj na kogo. O, i uśmiech.